Witajcie kochani! Jak się macie? Zabieram was do małej świątyni, która znajduje się na drodze do Brompton Cape. Tam jest Brompton Cape, punkt widokowy przepiękny. A tu w lewo jest taka mała świątynia. Jak zobaczycie po lewej stronie taki znak, ten tutaj, to znaczy, że jesteście na dobrej drodze. Przepiękna świątynia. Jedziemy zobaczyć. Momo z nami. Bardzo blisko głównej drogi, ale praktycznie nikt tutaj nie przyjeżdża, gdyż ludzie nie wiedzą o jej istnieniu. Tylko ja i moi znajomi, których tutaj zabieram. Teraz zabieram was. Proszę bardzo. Ta świątynia ma przepiękny widok. Zaraz wszystko wam pokażę. Muśku, ty tutaj zostaniesz na chwilkę. Tak, tak. Idziemy zobaczyć tą świątynię. Pokażę ją wam w całej okazałości. Jest godzina 17.30, 17.45. Stupa, przepiękna stupa. Przepiękny dzwon. Tutaj są nabożeństwa. Tam z tyłu dalej mieszkają mnisi. Tu mnich pracuje. To jest komnata kogutów, w którym ci mnisi tutaj oddają cześć, gdyż wierzą, że te koguty zawsze i wszędzie ich obronią. Przepięknie, prawda? Cała armia. Kiedyś było więcej tych kogutów. Zredukowali liczbę kogutów. Kiedyś była cała armia, cała podłoga tutaj była zawalona tymi kogutami. Izba kogutów, nazywam ten pokój. Ale co jest najpiękniejszego w tej świątyni, to jest przepiękny widok. Widok na Brompton Cape oraz na ocean. Przepiękny. Proszę, zobaczcie, jak to wygląda. Tu są groby chińskich i tajskich ludzi, którzy dołożyli swoje pieniądze na rozbudowę tej świątyni. Tutaj po prawej i lewej stronie. A to jest ten widok. Tam jest Brompton Cape. A to jest widok. Przepiękny widok na zatokę, na małą wyspę z małą świątynią, wyspa Buddy.
po prostu cudowny widok. Rozbijające się o skały fale. Coś pięknego. Za każdym razem podoba mi się to kolejny raz. To byłoby na tyle. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do odwiedzenia tego miejsca. Jest naprawdę przepiękne. Nie możecie znaleźć, dajcie mi znać. Dam wam namiar na to miejsce. Pozdro!